Pierwszy dzień naszych rekolekcji, tych rekolekcji, które mają nas przygotować do świąt Bożego Narodzenia. Przeżywamy czas Adwentu, a dzisiaj jest w ogóle wyjątkowy dzień, chociaż druga niedziela Adwentu. To jest to szósty dzień grudnia, więc Mikołajki. Prosimy świętego Mikołaja, biskupa, o to, aby również i w naszym życiu, i przez nasze życie, to co dobre, to co Boże, mogło się objawiać, abyśmy potrafili tym dzielić się z innymi. Życzę, aby ten czas rekolekcji przyniósł jak najpiękniejsze owoce. Jako hasło i temat naszych tegorocznych adwentowych rekolekcji przyjąłem słowa strażnicy światła. Bóg jest światłością, Chrystus jest światłością. Człowiek żyjący z Bogiem jest jak światło dla innych, po to, aby przypominać Boga, aby oświetlać drogę życia dla innych. I tego życzę, aby te rekolekcje przyniosły jak najlepsze takie owoce, żebyśmy tak jaśnieli tą bliskością i miłością i dobrocią Pana Boga. Mam nadzieję, że macie przygotowane kartki, macie przygotowane kredki. Zaczynamy. Drogie dzieci, rozpoczynając nasze rekolekcyjne rozważania, chcemy przygotować i sobie przypomnieć, o kim chcemy mówić, o czym chcemy pamiętać, jakie tajemnice Pana Boga i w jaki sposób chcemy przypomnieć i pokazać. Jak już wspomniałem, chcemy mówić o strażnikach światła. Więc mając przygotowaną naszą kartkę, spróbujmy napisać właśnie to nasze rekolekcyjne hasło strażnicy światła, tak żebyśmy nigdy nie, o tym nie zapomnieli. A więc spróbuję też tutaj napisać bardzo wyraźnie. Troszeczkę mi się ręka trzęsie, ale może jakoś mi się uda i się zmieszczę, bo to są długie wyrazy. Na pewno młodsze dzieci będą musiały poprosić albo starsze rodzeństwo, albo rodziców o to, żeby napisać to hasło strażnicy światła. Rybacy Boga na wiosnę było o wiele krótsze, ale na pewno też i z tym sobie dacie bardzo dobrze radę. Przypominamy, że strażnicy piszemy przez samo rzet, a więc piszemy dalej. Tutaj będzie wygodniej tak napisać. Strażnicy. I już mamy strażników gotowych. I drugie słowo światła. Światła. Oczywiście będziemy oprócz tego słowa i tych dwóch słów, tego hasła, będziemy jeszcze dodawać kolejne nasze tutaj zapiski, a właściwie rysunki, bo z literek to będą tylko te, które właśnie już w tym momencie ja skończyłem, aż odetchnąłem, że udało mi się zmieścić. Jak widzimy, wcale to nie jest takie proste, też zarówno mi to nie wyszło, ale mamy napisane strażnicy światła. To jest nasze hasło, które chcemy podjąć w czasie naszych rekolekcji. I w czasie tego pierwszego dnia chcemy sobie przypomnieć i temu służy to właśnie nasze dzisiejsze tutaj, nasze prace i te rysunki, aby właśnie na tej kartce przygotować taki zarys domu, bo przecież każdy z nas chce, żeby to, co Pan Bóg nam ofiarował, żeby rzeczywiście w naszych domach było przeżywane z wielką troską i z wielkim oddaniem dla Bożych darów. A więc ja tutaj spróbuję jeszcze w ten sposób pociągnąć kreskę. Od razu przepraszam, jeżeli mi wyjdzie trochę nierówna. No, całkiem nieźle mi poszło. I oczywiście mamy taki fundament domu, mamy boczne ściany. Jeszcze tutaj narysuję dach, który nam tutaj niech tak trochę spada. I drugą kreseczkę, drugą stronę naszego dachu, żeby on miał równą długość. Myślę, że jest prawie równy, a więc mamy nasz dom. Oczywiście, to
To, co będzie dla nas potrzebne, to to, żeby w tym domu oczywiście były drzwi. Bo przecież do domu się wchodzi, do domu chcemy zapraszać gości, a takim gościem, właśnie mieszkańcem, takim wyjątkowym kimś, bardzo ważną dla nas osobą jest Pan Bóg. A na pewno poprzez te święta Bożego Narodzenia chcemy powiedzieć, że taką bardzo szczególną osobą jest Pan Jezus. Tutaj możemy nawet narysować jeszcze taką klamkę. I oczywiście, żeby było w domu wszystko na swoim miejscu, to jeszcze spróbujemy tutaj z boku narysować jedno okno. O. I z drugiej strony drugie okno. Każdy z Was może potem według własnego pomysłu pomalować ściany tego domu, drzwi na właściwy kolor, ale jednocześnie okna, bo przecież można zrobić takie okno, gdzie będą dwie kreseczki, pionowa i pozioma, ale można zostawić czyste okno i w to okno coś wrysować, na przykład jakieś kwiatuszki, na przykład może warto byłoby wrysować w takie okno, chociażby gdzieś za oknem stojącą choinkę, którą na pewno też będziecie w swoich domach ubierali. A więc mamy taki domek. Oczywiście też warto pamiętać, że skoro mamy taki domek, to przy domu też rosną różne roślinki, różne drzewa. Nie zawsze najłatwiej przy takim domu, szczególnie jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, to najłatwiej mi wychodzi narysować choinkę. I myślę, że każdy z Was też może taką choinkę, o chociażby w taki sposób, ja bym ją tutaj zaproponował, ona tak trochę będzie za domem się chowała, a więc mamy tutaj, o, i tutaj troszeczkę te gałązki tak będą opadały, żeby tutaj jeszcze będzie jakiś pień, o, i damy tą gałązkę tutaj na dół, potem ona gdzieś tam będzie szła za dom. Oczywiście resztę można pokolorować na zielono. Myślę, że tą choinkę na zewnątrz nie będziemy ubierać w bombki, dlatego można pięknie takie bombki namalować właśnie w takiej choince, którą by może było widać za oknem. I jeszcze tutaj jedna rzecz, oczywiście kiedy mamy ten napis i nasze hasło, że mówimy o strażnikach światła, to myślę, że warto, abyśmy tutaj gdzieś w tle spróbowali narysować gwiazdę. Gwiazdę, która będzie świeciła nad tym domem, będzie świeciła nad naszym domem. Tak jak w Boże Narodzenie, na pewno każdy z Was wygląda za okno, żeby zobaczyć, czy już gwiazdka ta wigilijna się zaświeciła tutaj, żebyśmy tego napisu nie popsuli. Tak więc ja tak troszeczkę tutaj tylko tą gwiazdkę poprowadzę, a potem kolorem na pewno będzie można resztę tutaj dodać, ale na pewno gwiazdkę. I to jest jedna rzecz, a kiedy to, drogie dzieci, zrobicie, oczywiście kiedy pokolorujemy, to jeszcze bym Was prosił, żebyście zrobili jedną taką ważną rzecz. Mianowicie, ważne, żebyśmy tą kartkę naszą złożyli w taki sposób, żeby ten nasz rysunek stał się takim tłem. A jeszcze Was bardzo poproszę o to, żebyście spróbowali zrobić tak, żeby Wasze drzwi mogły się otworzyć. Zobaczymy potem, w jaki sposób to będzie mogło funkcjonować, a chodzi o to, żebyśmy drugą kartkę mogli położyć tutaj u spodu i wtedy ta druga kartka będzie taką naszą właśnie okazją do tego, żebyśmy mogli pokazać te wszystkie postacie, tych wszystkich, którzy nam będą przypominali o strażnikach światła, o strażnikach tego, co jest tajemnicą Bożego życia wokół nas i w naszym życiu. A więc bardzo proszę Was, drogie dzieci, przygotujemy drugą kartkę i na tej kartce pierwszej proszę pokolorować i niech ona będzie dla nas takim przypomnieniem naszego domu, naszych przygotowań i tego wszystkiego, co my razem z naszymi bliskimi chcemy przeżyć i w tym okresie Adwentu i poprzez święta Bożego Narodzenia. Drogie dzieci, ja swój rysunek już dokończyłem.
i chcę go wam teraz pokazać. Proszę bardzo, tak mi on wyszedł ostatecznie. Kolor domku zrobiłem taki trochę czerwony. Mamy choinkę obok domu, gwiazdę, skoro mamy być strażnikami światła. A w oknach mam nadzieję, że dostrzeżecie, że w jednym oknie, tym tutaj po tej stronie, stoi świeca. Świeca, która ma kolor fioletowy. Jak myślicie, co ona może przypominać? Na pewno przypomina czas Adwentu. Na pewno jest wielką okazją, żebyśmy pamiętali, że ten czas właśnie chcemy przeżyć jak najlepiej, ale świeca adwentowa to przede wszystkim nam się kojarzy z roratami, z tą poranną mszą świętą do Matki Bożej w czasie Adwentu. Rozumiem, że teraz w tych warunkach, w jakich jesteśmy, może być trudno, ale warto pamiętać. Może warto właśnie przygotować sobie taki lampion adwentowy, aby chociażby poranną swoją modlitwę przy takim lampionie odmówić, pomodlić się do Pana Boga, prosić o wstawiennictwo Matki Bożej na to wszystko, co będziecie przeżywali kolejnego dnia. A więc w jednym oknie mamy świecę adwentową, a w drugim oknie mam przygotowaną choinkę. Choinkę z kilkoma bombkami, z lampkami, a więc to wszystko, o czym myślimy, może tęsknimy nawet, nie możemy się doczekać, aby te święta przyszły, nawet jeżeli będą troszeczkę inne w tym roku, ale na pewno choinka i prezenty się znajdą w naszych domach, a my chcemy zrobić wszystko przez te rekolekcje jako strażnicy światła, Bożego życia i Bożej jasności, żeby nie tylko prezenty, nie tylko choinka się znalazły, nie tylko opłatek, ale żeby w nas i przez nas, w naszych domach, w naszych rodzinach przede wszystkim umocniło się życie i obecność Pana Boga. A więc mamy tą pierwszą kartkę, o której tutaj wspomniałem. Również mówiłem o tym, że byłoby dobrze, gdyby ona się właśnie tak składała. Ale tutaj też drugą kartkę przygotowałem też w taki sposób, żeby ona tutaj miała przed domem takie miejsce zaznaczone. Ktoś by mógł powiedzieć, taki chodnik przed domem, na którym można stanąć bezpiecznie. Dla nas, biorąc pod uwagę, że będziemy chcieli właśnie w tym miejscu, przed samymi drzwiami naszego domu, postawić Maryję i Józefa. Ojej, uprzedziłem, to będzie jutro. Ale tutaj się pojawią te najważniejsze osoby, licząc, że przy Maryi i Józefie i wśród różnych innych strażników światła, którzy się tutaj pojawią, żeby się odnalazł, pojawił Pan Jezus, którego będziemy chcieli przyjąć, szczególnie przypomnieć to sobie w święta Bożego Narodzenia. A żeby można go było przyjąć, ja tutaj przygotowałem taką sprawę, żeby te drzwi się nam otwierały do środka, tak żeby Pan Jezus mógł wejść do naszego domu. Myślę, że wy, kiedy patrzycie teraz przez te drzwi, które ja otworzyłem, ale się zamykają, to możemy tutaj dostrzec chociażby krzyż biskupi, który ja noszę na swoich piersiach, ale przez te drzwi ważne, żebyśmy mogli zobaczyć i zaprosić Pana Boga i Pana Jezusa do naszego życia i naszych rodzin. Życzę pięknego dokończenia tych rysunków i wielkiej chęci i pragnienia, żebyśmy wszyscy chcieli być strażnikami światła, a więc tego, co Boże, tego, co dobre, tego, co rzeczywiście będzie przypominało i pokazywało, że my potrafimy kochać tak, jak Bóg nas do tego zaprasza.